Cześć z tej strony Ben i witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. No i stwierdziłem, że no tam dałem tego posta z filmami, które w najbliższym czasie pojawią się na kanale, ale stwierdziłem właśnie, że te filmy związane z Kingdomem będę dawał trochę wcześniej niż pozostałe, no bo z racji, że czekaliśmy tyle na tego Kingdoma i też serii Kingdom Rush Lore tyle nie było, no to stwierdziłem, że choć jeden z tych dwóch odcinków, które już tam mają tyle głosów w ankiecie, że mają prawo i sens, żeby zostały nagrane. No to chociaż ten jeden nagram. No i właśnie w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, kim jest Nyru. Czyli kolejny darmowy bohater z Kingdom Rush Alliance, który jest odblokowany na poziomie czwartym głównej kampanii. I klasycznie przyjrzymy się, jak wygląda ten bohater. Jakie posiada zdolności, no i jaka jest jego historia, albo chociaż w jaki sposób jest opisywany. Także plan odcinka wygląda następująco: zaczynajmy. No i wygląd Neru jest bardzo ciekawy. Oczywiście z racji, że jest on przedstawicielem rasy Arborejczyków, czyli takich obrońców przyrody, rasy żyjącej w pełnej harmonii z przyrodą. No to widzimy tutaj elementy takie wskazujące też na to. Jego kostur jest drewnianym kosturem. Widzimy też, że ma on właśnie jakąś tam moc taką magię zieloną. Oprócz tego nie ma włosów, a ma takie duże liście. Tak samo część jego szat również jest wykonana z liści. Widzimy jedynie, że jego skóra jest w takim turkusowym kolorze, a na twarzy nosi prawdopodobnie drewnianą albo stworzoną z kości maskę. I spod niej widzimy, że takie jasno zielone oczy rzucają się właśnie w oczy. Nikogo też raczej nie zdziwi, że i moce samego neru związane są z przyrodą. I właśnie magia, którą się posługuje, jest taką magią związaną z naturą. I z racji, że też posługuje się magią, jest to bohater potrafiący walczyć na dystans. Pierwszą zdolnością nyru jest przywołanie ogników, które podążają za neru i oczywiście atakują napotkanych wrogów zadając im magiczne obrażenia. Drugą taką zdolnością jest zielony wybuch. No i tutaj właśnie mamy te nawiązania też do zieleni, do tego takiego koloru przewodniego samego Nyru i Arborejczyków. I wtedy Nyru wystrzeliwuje taki zielony podmuch energii, który oczywiście zadaje obrażenia wrogom. Mamy też zdolność wiatr liści, gdzie podczas walki wręcz Nyru tworzy wokół siebie taką tarczę z liści. Która zadaje obrażenia magiczne wrogom I chroni samego Nyr'u A dodatkowo sam Nyr'u Wtedy jest pod wpływem Regeneracji No i mamy też Rzucanie uroku Nyr'u za pomocą uroku potrafi osłabiać Różnych wrogów Zmniejszając ich obrażenia Na określony czas I taką zdolnością specjalną Samego Nyr'u jest Root Defender Gdzie właśnie przywołują korzenie na danym obszarze, które oczywiście spowalniają wrogów, a mało tego zadają im obrażenia. Także tutaj taka zdolność, która mi się osobiście kojarzy ze strawnikiem Gaju z Warcrafta. No i Neru jest kolejnym takim bohaterem związanym z przyrodą, jak chociażby Brave Bark, którego mieliśmy właśnie w Kingdom Rush Origins. I Brave Bark też część mocy posiadał dość podobnych. No i możemy przejść do tego, jak opisywany był sam Neru który opisywany jest następująco. Pomimo swojego dziecięcego wyglądu, magik Nyru od setek lat chroni las. Wykorzystując swoje połączenie z siłami natury, wstąpił on do sojuszu, aby położyć kres rosnącym falom najeźdźców, zagrażających jego domowi. No tutaj najeźdźcy, to tu oczywiście mamy na myśli dzikie bestie, które niepokoiły właśnie arborejczyków i zaburzały taką harmonię i spokój w samym tym lesie. Neru, tak jak jego bracia, przedstawiciele jego rasy, mieli za zadanie chronić przyrody, wszystkich drzew, roślin, krzewów, kwiatów, zwierząt żyjących na terenie lasu i byli właśnie takimi strażnikami i byli bardzo mocno związani z przyrodą. Miejsce to dawało im ogromną siłę i właśnie różne swego rodzaju, nazwijmy to, bonusy i benefity. Także, jak widzimy, Nyru jest dość ciekawym bohaterem. Moim zdaniem, jego design jest bardzo ładny. No i moce też są takie pasujące jak najbardziej do samego Nyru. I rasa Arborejczyków, oczywiście, jest rasą nową. Rasą, która po raz pierwszy pojawia się w piątej części, czyli w Kingdom Rush Alliance. Dlatego, no tutaj mamy coś nowego. Natomiast, jak widzimy, niektóre zdolności są trochę podobne i mogą przywoływać na myśl chociażby wspomnianego przeze mnie wcześniej Brave Barka. Także myślę, że jeśli chodzi o tego bohatera, to wszystko, co możemy na jego temat powiedzieć. No, jako ciekawostkę mogę też dodać, że wszystkie kwestie NERU też związane są właśnie z przyrodą, chociażby, moim zdaniem, najbardziej taka jego charakterystyczna kwestia, czyli Listen to Nature, słuchaj natury, a no to właśnie jest podkreślenie tego, jak bardzo Arborejczycy byli związani z tą naturą. Także ktoś był dla tej właściwej części tego materiału, jak ja to nazywam. No, to serdecznie dziękuję za uwagę, za wysłuchanie mnie. No, Nyru nie mamy chociażby tak rozbudowanego lore na razie jak O'Reilin, która miała niedawno swój odcinek. E, także dziękuję serdecznie. Natomiast, jak ktoś jest zainteresowany, to jeszcze będzie oczywiście króciuteńkie omówienie ankiety, gdzie omówię ankietę, w której właśnie opcja Nyru wygrała. No i jakie były pozostałe opcje. No i głosów było naprawdę sporo. Także naprawdę fajna liczba tam była. I kim jest Nyru? Ta opcja zwyciężyła gromadą 41% waszych głosów. Na drugim miejscu opcja, kim są Dzikie Bestie, czyli główni przeciwnicy pierwszego biomu, pierwszego etapu. No i Dzikie Bestie mają naprawdę sporo różnych takich rodzajów jednostek. No i oczywiście mamy przedstawionego Gorgrinda, czyli ich lidera, ich takiego herszta. No i całkiem ciekawa rasa jest to kolejna nowa rasa, która została wprowadzona w Kingdom Rush Alliance 22% Waszych głosów. Sam Gorgrind, czyli właśnie ten hasz, ten przywódca, dzikich bestii, 19% Waszych głosów. No i kim są Arborejczycy, też 19% Waszych głosów. Arborejczycy to oczywiście ta rasa związana z przyrodą, rasa, do której należał sam Neru. Także jak widzimy, tak prezentują się wyniki tej ankiety. No i myślę, że po wstawieniu tego odcinka pojawi się kolejna ankieta, tam też mam kilka fajnych opcji dodania, a potem skupimy się trochę na tych odcinkach, co zapowiedziałem, z innych też serii, żeby nie zaniedbywać tego, co zapowiedziałem, aczkolwiek na tym etapie, jak nagrywam ten odcinek, kim jest Neru, jeszcze zaraz siadam do nagrania takiego bonusowego, specjalnego materiału, który prawdopodobnie będzie do serii Kingdom Rush Extra. Także słyszymy się pewnie niebawem w tym materiale, natomiast w tym Myślę, że ja się z Wami żegnam, nie mam nic do dodania, także trzymajcie się i cześć.